Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Miszon. Ja jestem Miszon i dzisiaj porozmawiamy sobie o kreacjach z czerwonego dywanu, o kreacjach oscarowych, oczywiście z oscarowego czerwonego dywanu. Nie będziemy tutaj omawiali sobie filmów. Jeśli jesteście ciekawi, co o filmach mam do powiedzenia, to możecie sprawdzić kanał Papiery Rozwodowe i nasz dział Papierki, nie, co ja pierdzielę, ale to też jest na P, i dział Popcorner, w którym to omawialiśmy z Maćkiem jeszcze przed galą nasze typy oscarowe i trochę tam o tych filmach rozmawialiśmy, więc jeśli ta część interesuje Was trochę bardziej niż część szmaciarska, to odsyłam Was na Papiery Rozwodowe, ale będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie tutaj ze mną i posłuchacie trochę, co też o tych, no, szmatami ich nie nazwę, co o tych kreacjach czerwonodywanowych mam do powiedzenia. Od razu zaznaczam na dzień dobry, jak zwykle przy tego typu formacie, że ja nie jestem ekspertem modowym żadnym i nigdy się za takiego eksperta uważać nie uważałam, ani uważać nie będę. To są jedynie moje opinie i kwestia mojego gustu. Także przechodzimy sobie bez zbędnego przyciągania do naszego odcinka i będziemy, ja sobie tutaj będę przelatywała po tych kreacjach i nad niektórymi chwilę dłużej się pochylała. I zacznę od Margot Robbie. I Margot Robbie wystąpiła w sukni Versace. No i dobrze, co ja tutaj mam do powiedzenia? Słuchajcie, bo Margot Robbie trafiła na listę jednej z najlepiej ubranych, znaczy jak w ogóle widzę te listy najlepiej ubranych, najgorzej ubranych, to one czasami są ze sobą niezgodne. No i jedną z tych właśnie niezgodności jest tutaj, tą ością niezgody jest tutaj troszeczkę Margot Robbie, bo widziałam ją na części list najgorzej ubranych i widziałam ją na części list najlepiej ubranych. Ja nie wrzuciłabym jej na pewno na listę najlepiej ubranych i tutaj ja mam z Margot Robbie... To jest mój problem właściwie co każdą galę, że mi się praktycznie ona nigdy na czerwonym dywanie nie podoba. To znaczy nie ona, bo ona sama w sobie wygląda pięknie. To jest absolutnie piękna kobieta i myślę, że nie ma tutaj co nad tym dyskutować. Bardziej mam na myśli to, że jej kreacje są dla mnie absolutnie nietrafione właściwie zawsze. Nie było chyba jeszcze takiej kreacji czerwonodywanowej, w której Margot Robbie by mnie zachwyciła. I jest coś takiego, że ona ma pecha do tych stylizacji. Albo był ten całe to pokłosie Barbie i ten Barbiecore. Właściwie ta kreacja oscarowa, którą ma na sobie, której bliżej chyba do... No nie, Morticia Adams też nie, bo to się za bardzo błyszczy. Właściwie nie wiem do czego, do Sylwestra z dwójką chyba temu jest najbliżej. Więc ta kreacja, którą ma w tym momencie, odbiega dosyć mocno od tego Barbiecore'u, do którego przyzwyczailiśmy się przez ten cały czas, kiedy promocja filmu Barbie miała i trwała w najlepsze. I to jest jedyny plus tej kreacji, że ona nie jest różowa. Ale tak poza tym, to plusów nie widzę tu żadnych. Nie podoba mi się ta sukienka sama w sobie, bo jest po prostu nudna. Ten błysk niczego tutaj nie dodaje. Ja mam takie wrażenie, jakby to była trochę skóra orki, ale to nie ma nic pozytywnego w tym skojarzeniu. Plus ta fałda w okolicy brzucha i bioder tak bardzo przykuwa uwagę i ona w połączeniu z tym błyskiem, który tutaj jest, po prostu zwyczajnie pogrubia Margot Robbie, tak zupełnie niepotrzebnie, taki nadaje jej jakiś taki zmieniony kształt, tak jakby coś było tutaj nie tak w tym miejscu i przyciąga niepotrzebnie uwagę w to miejsce i no nie podoba mi się, no nie podoba mi się, odbiera to urok tej niewątpliwie pięknej kobiecie i lecimy dalej, czyli ona u mnie trafia na listę not, po prostu nie, nie. Kolejna wielka gwiazda to Zendaya w Armani. Zendaya w Armani Pride i wszędzie, absolutnie, wszędzie mówiło się o tym, że jak Zendaya wchodzi na czerwony dywan, to nikt już nie jest zainteresowany absolutnie żadną inną gwiazdą, bo wszystkie oczy skupiają się na Zendai. Zendaya stała się jakąś taką gwiazdą numer jeden, absolutną, jeśli chodzi o czerwone dywany. No ja się nie dziwię, bo to jest kobieta zjawisko i sukienka, którą ma na sobie, w większości wypadków trafiała na listy najlepszych kreacji z czerwonego dywanu i ja się tak zastanawiam, czy gdyby jakaś inna kobieta założyła tę sukienkę, inna aktorka, inna gwiazda, to czy tak samo trafiałaby ta sukienka na listę tych najlepszych kreacji czerwono-dywanowych, ponieważ mam pewne podejrzenia, że mogłoby tak nie być. I
Zendaya praktycznie czegokolwiek by nie założyła, wygląda w tym olśniewająco. I również jest tak w tym przypadku. Wygląda to jak taki glamour, stary Hollywood. Dużo jest tutaj tego odniesienia do starego Hollywood. Jej fryzura, jej makijaż, właśnie ta sukienka, motyw tych te palmy, które są tutaj motywem. To wszystko jest takie old Hollywood vibe. I ona wygląda przepięknie i absolutnie mi się w tej kreacji podoba, ale mam właśnie to takie delikatne poczucie, że każda inna kobieta wyglądałaby tak trochę bardziej jak w przebraniu w tej sukience, że trochę wyglądałaby jak obicie z kanapy, że coś ma takiego zasłonowego, albo obrus, albo obicie, że no, nie byłoby to takie in plus, jak działa tutaj w tym momencie, więc tu jest takie so-so i broni się to bardzo mocno, ale właśnie dlatego, że nosi to na sobie Zendaya. Zostańmy przy następnej nominowanej do Oscara, rola drugoplanowa, nominacja, czyli America Ferrera w kreacji Versace. I America Ferrera, tak jak Margot Robbie, wyszła z Barbie-koru, wyszła z tych kreacji dyktowanych filmem Barbie, tak chyba America Ferrera tam utknęła, bo ma na sobie sukienkę, która w ten Barbie-kor, który już mi obrzydł straszliwie, się wpisuje. Jest tutaj błysk, jest syrenka, jest róż i ona nie wygląda źle w tej sukience, ale ja jestem absolutnie znudzona i właściwie nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. I tak jak na przykład jej rola w Barbie jest dla mnie niezrozumiała pod kątem jej nominacji do Oscara, tak również jest dla mnie niezrozumiałe cały czas podążanie tym nurtem Barbie-koru i szukanie kreacji dyktowanych właśnie tym trendem. Także przejdźmy sobie dalej. No i tu przechodzimy do laureatki tegorocznego Oscara za rolę pierwszoplanową kobiecą i to była moja również, ja obstawiałam również, a właściwie to tak bardzo życzyłam sobie i Emmie Stone tego Oscara, żeby to właśnie Emma Stone tego Oscara za rolę kobiecą pierwszoplanową zdobyła, ponieważ ja Emmę Stone uwielbiam jako aktorkę, ale również uwielbiam jej wyczucie stylu i lubię też te wyczucie stylu. Lubię też jej kreacje filmowe i to, jak ona wygląda w filmach zwykle. I właśnie Emma Stone w Louis Vuitton w takiej zielonej, to jest zdecydowanie zielony, taka pastelowo-zielona sukienka z baskinką, brylowała, absolutnie świeciła na czerwonym dywanie. Zacznę może tutaj od jej wizażu. Wizaż, który jest nienaganny, świetnie wyglądają jej włosy, świetnie wygląda jej make-up, idealnie dobrana również biżuteria, nie ma tego za dużo, jest to wszystko takie w punkt i sukienka właśnie z baskinką, ja mówiłam jakiś czas temu, że baskinka powróciła. W Vogue widziałam, że przy jej kreacji było zapytanie, czy dzięki tej sukience Emma Stone przywróci baskinkę do popularności. I to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ zdziwiło mnie to, że to było w ogóle w Vogue, bo tych wszystkich trendów, które ja ostatnio Wam omawiałam, baskinka była jednym z takich elementów, które bardzo często pojawiał się na wybiegach, które były na ten rok. I w mojej głowie ta baskinka właśnie jest trendem. Jest trendem, który w 2024 powinien wychylić znowu swój łeb na światło dzienne. I jak już wspominałam też u siebie w tamtym odcinku, to nie jest mój ulubiony trend. To nie jest mój ulubiony trend na mnie, ale czasem na innych osobach, na których on jest dobrze dobrany, robi na mnie bardzo dobre wrażenie i tak jest właśnie w przypadku Emmy Stone. Przepiękna jest ta sukienka, bardzo mi się podoba materiał, z którego to jest wykonane. On ma w sobie coś takiego, coś, co przypomina mi kimono. Ma taką strukturę wyraźną tego materiału. Takie są to liście chyba? Tak, to są chyba, taka forma liści jest na tym. Świetnie to wygląda w każdym razie. Piękna jest ta sukienka.
pięknie i świeżo wygląda Emma Stone i słuchajcie, Emma Stone zaliczyła wpadkę, tak przynajmniej głosiły wszystkie artykuły, które dzisiaj, kiedy robiłam również research pod nasz papierkowy format, bardziej taki plotkarski, newsowy, czyli papierki, czyli dzisiaj głosiły wszystkie nagłówki, że Emma Stone zaliczyła wpadkę na czerwonym dywanie, ponieważ pękła jej sukienka, kiedy odbierała swojego Oscara. To wyszła na scenę właśnie z tą pękniętą sukienką i powiedziała, że z wrażenia, kiedy tańczyła przy występie Ryana Goslinga do piosenki I'm Just Ken, tak tańczyła, że pękła jej sukienka. Oh boy, my dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. No i zwróćcie uwagę na to, jaka ona jest... jak ona świetnie się zachowała w tej sytuacji i nigdy w życiu nie nazwałabym tego wpadką, to jest oczywiście tylko po to, żeby przyciągnąć głodnych sensacji ludzi nagłówkami, a moim zdaniem właśnie sam fakt, że stało się coś takiego jak takie pęknięcie sukienki podczas odbierania nagrody, jaką jest Oscar, czyli dosyć dużej nagrody, jest czymś takim, co pewnie spowoduje, że zapamiętamy tego Oscara nieco bardziej. Podobnie było na przykład w przypadku Jennifer Lawrence, która również odbierając swojego Oscara się potknęła o swoją kieckę i się wywaliła na schodach. Czy pamiętam inne jakieś Oscary? No może jeszcze Holly Berry, która dziękowała Bogu 10 tysięcy razy i nie bardzo ktokolwiek rozumiał, dlaczego ona tego Oscara otrzymała. No to oprócz takich wpadkowych rzeczy mało się pamięta Oscarów, mało. Zazwyczaj to są albo jakieś takie wpadkowe sytuacje, wpadkowe, znowu mówię, które zostały jeszcze świetnie wybronione, albo po prostu o tym nie pamiętamy. Tu zapamiętam tę kreację, ona trafia na listę najlepiej ubranych, według mnie oczywiście. Następna sukienka i następna gwiazda to Ariana Grande. I ona jest w custom made sukience Giambattista Valli Couture i to jest suknia, która jest pierzyną prawdopodobnie. To znaczy zaraz po gali oscarowej nasza gwiazda Ariana Grande mogła się pójść zdrzemnąć albo przespać, uciąć sobie power nap na przykład w trakcie oczekiwania na kolejne wyniki kolejnych Oscarów. No po prostu miała na sobie wielką kołdrę. I powiem tak, sama kreacja w sobie mi się nie podoba, ale ona wygląda w niej uroczo. To znaczy, ona wygląda jak z planu klipu jakiegoś. I też wygląda jak Barbie. To znowu jest jakaś fantazja na temat Barbie. I tylko, że jest mniej nudna niż klasyczne ubrania, które w ten Barbie core się wpisują. Ale jest tutaj jakiś taki trochę Barbie vibe, tylko takiej szalonej Barbie. No i no nie wrzuciłabym jej ani tu na żadną listę. Wspominam o niej z tego powodu, że jej suknia po prostu bardzo, bardzo mocno wyróżniała się na czerwonym dywanie. Ale wolałabym już przejść... Skoro mówiliśmy o Ryanie Goslingu, Ryan Gosling nominowany do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Barbie, nagrody tej nie zdobył, wykonywał na żywo, bo również nominowany w kategorii piosenka za piosenkę I'm Just Ken, również z filmu Barbie. Logiczne. I Ryan Gosling chyba tym Kenem też tak trochę został, pomimo tego, że kreacja jest czarna na tym czerwonym dywanie, no to ja taka jest troszeczkę Kenowa i ta jego fryzura jest troszeczkę Kenowa i to jego ubranie i on nie wygląda najgorzej, ale to jest jakieś takie, nie wiem, ja chyba wolę jak Ryan Gosling jest bardziej klasycznie ubrany, chociaż te kreacje są może nieco bardziej nudne. Rozumiecie, po prostu smoking, tak? Ryan Gosling, który jest ubrany w smoking, ma vibe Jamesa Bonda, a ja troszeczkę bardziej wolę vibe Jamesa Bonda niż Kena mimo wszystko, jeśli chodzi o modę męską. Natomiast jeśli on się w tym dobrze czuł i uważał, że świetnie wygląda, no to pewnie dobrze się czuł, uważa w tym, że świetnie wygląda, bo on nie wygląda również w tym źle. Więc on również nie trafia ani na listę najlepiej, ani najgorzej ubranych, ale na pewno jakoś wyróżniających się, bo właśnie nie był w kolejnym smokingu, ani nie był też źle ubrany. Po prostu
został, no I'm just Ken, on po prostu jest Kenem, najwyraźniej. I mamy tutaj Charlize Theron w Diorze, Charlize Theron. Trochę mało jej było na tych wszystkich listach, na które trafiałam, a jak porównywałam sobie ją do innych kreacji z Czerwonego Dywanu, to stwierdziłam, że warto o niej wspomnieć, dlatego że też chcę o jeszcze jednej srebrnej kreacji tutaj dzisiaj na pewno powiedzieć. Charlize Theron jak zwykle jest posągowa, jak zwykle wygląda pięknie i ona ma na sobie bardzo trudną sukienkę. Ten materiał jest trudny, ten krój również nie jest najbardziej taki schlebiający, natomiast ona wygląda wspaniale. Wspaniale po prostu. Jest to proste, bardzo klasyczne, znowu ukłon w stronę klasyki i wygląda po prostu pięknie. I idziemy sobie dalej. Teraz jest Jennifer Lawrence, o której wspominałam chwilę temu, że się na schodach wywaliła. Tym razem się na schodach nie wywaliła, ale moim zdaniem modowo trochę się wywaliła. Jest Jennifer Lawrence w tym Diorze i jest w kropki. Jest mocno w kropki. I teraz tak, ona wygląda w tej sukience ładnie. Tak ogólnie rzecz biorąc, ale ta sukienka, bo po prostu ona jest ładna, w sensie Jennifer Lawrence jest ładna, ale ta sukienka ma w sobie taki vibe, że ona bardziej wygląda jak jakieś przebranie, tak jakby miała grać w jakimś filmie o Francji, albo nie wiem, jakiś taki troszeczkę jest tutaj vibe piknikowy, że jakiś taki garden party może. No nie jest to gala oscarowa na pewno, kiedy patrzę na tę sukienkę. Myślę, że Jennifer Lawrence zasługuje, w połączeniu jeszcze z Diorem, zasługuje po prostu na coś bardziej, na coś dużo, dużo bardziej spektakularnego, ponieważ tutaj jest kiepsko. No jest to kiepski wybór na czerwony dywan oscarowy. I Anne Taylor-Joy i znowu Dior. I powiem tak, że to jest kolejna kreacja, która zarówno widziałam ją w bardzo często umieszczaną w tych kategoriach najlepszej, jak i w tych najgorszych stylizacjach. I mogę się tylko domyślać, że najgorsze stylizacje, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje, tutaj się błyszczy, tu się świeci, jest trójwymiarowo, są jakieś pióra, są kryształy, są jakieś cekiny, no dzieje się naprawdę dużo. Natomiast ona moim zdaniem wygląda w tej sukience bardzo pięknie i widząc ją na czerwonym dywanie, czy jak się porusza, czy też na ściance w nieruchomych takich zdjęciach, wyglądało to bardzo szlachetnie i ma coś takiego bardzo księżniczkowego w sobie i ona mi się podoba. Ja bym ją jednak wrzuciła tutaj na listę, wyglądała bardzo dobrze, natomiast jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi z tymi listami najgorzej ubranych, ponieważ dzieje się na tej sukni strasznie dużo, a widzę taką tendencję w tym roku, że raczej do kategorii tych lepiej ubranych były wrzucane aktorki, które były w bardziej klasycznych kreacjach, więc moim zdaniem jest całkiem okej, a na pewno pasuje to do niej. Cynthia Erivo w Louis Vuitton. I tutaj znowu mówimy o tym, to jest w ogóle suknia specjalnie dla Cynthia Erivo wykonana. Jest to projekt specjalnie wykonany dla niej. Jest to zielona suknia przypominająca smoka. Ta suknia przypomina smoka, zdecydowanie. Jest to jakaś gadzina po prostu. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra, ale ona wygląda na sztuczną skórę. Ja nie mam najlepszego stosunku do ubrań ze sztucznej skóry. Znaczy, dziwne by to było w sumie. Z jednej strony dziwne by to było, że jest to sztuczna skóra, biorąc pod uwagę, że jest to gala oscarowa, jest to jakaś gwiazda, jest to Louis Vuitton. Z drugiej strony nie zdziwiłabym się w sumie, gdyby to była sztuczna skóra. Więc ja nie mam pojęcia, z czego to jest uszyte tak do końca. Coś jest takiego super tandeciarskiego. Nie wiem, czy to jest ten zielony kolor, czy to jest właśnie, bo może ten zielony kolor sprawia wrażenie, że ta suknia wydaje mi się być taka sztuczna. Ja wiem, ja jestem przekonana, że ta suknia wyglądałaby fantastycznie, gdyby to był kostium z jakiegoś filmu. Właśnie na przykład jak wytresować Smoka 3, czy jak wytresować Smoka 1, ale wersja z aktorami. I ta sukienka mogłaby się tam kompletnie sprawdzić, tylko że ona musiałaby być smoczycą w tym wypadku, bo musiałaby być w tym stroju smoka, chyba że smoki by się zamieniały w ludzi, ale to już jesteśmy w jakimś innym filmie zupełnie. Bo no, ta sukienka na pewno jest jakaś, ale na pewno nie umiem o niej powiedzieć, że jest to taka moja wymarzona suknia, do której sama bym wzdychała, myśląc o tym, że mogłabym się znaleźć na takim ogromnym czerwonym dywanie i na jakiejś bardzo ważnej okazji. No to ja tutaj jestem noob.
Hailey Steinfeld w sukni Ellie Saab. To jest suknia, która bardzo często trafiała na listy najgorzej ubranych. Ja pozwolę się tutaj nie zgodzić. To jest projekt, który jest bardzo typowy dla marki Ellie Saab. To są... Ellie Saab bardzo mi się kojarzy albo z modą ślubną, albo z sukienkami dla wróżek. I to jest właśnie sukienka dla wróżki. To jest jakaś taka nimfa. Nimfa leśna, nimfa łąkowa. I tak właśnie ta aktorka tutaj się w tej sukni prezentuje. Moim zdaniem to... Ja w ogóle lubię projekty Ellie Saab. Ja mam gdzieś trochę taki w sobie pierwiastek wróżkowy. Strasznie mi się podobają takie eteryczne, zwiewne kreacje. Ja bardzo lubię tiul w takiej delikatnej formie. Lubię te elfickie takie przygody. A to jest właśnie... To jest dosyć mocno elficki. Ona jest tutaj elficką księżniczką i ona moim zdaniem wygląda przepięknie. Bardzo mi się podoba ten gorset, ta góra tej sukienki, która właśnie mocno elficka jest i te rękawy, które tutaj są, to może się komuś wydawać kiczowate. Mi się absolutnie podoba i też uważam, że kolor tej sukienki bardzo nieoczywisty, bardzo nie taki przetyrany. Kolor tej sukienki pięknie współgra z urodą, z karnacją Hailey i ja jestem jak najbardziej na tak. Billie Eilish. Boże, jak już wypowiadam jej imię i nazwisko, to normalnie po prostu... Słuchajcie, zawsze mam nadzieję, że powiem coś innego. No i właściwie zwykle mówię to samo. Billie Eilish w Chanel. I oczywiście, ja tutaj powiem od razu, ja rozumiem zamysł. Ja rozumiem zamysł tego kostiumu, bo dla mnie to jest bardziej kostium. I znowu idziemy tutaj w stronę trochę jakiejś takiej guwernantki, panci, albo uczennicy ze szkoły prywatnej, albo jakiejś takiej wiktoriańskiej... O, guwernantki, tak, bardziej w tym kierunku. Trochę taka nauczycielka, coś jest gdzieś w tym vibe'ie i na przykład jej cały wizaż, włosy wyglądają super, naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to dopracowane i ta kreacja, gdyby ona była zostawiona tylko do wykonania na przykład utworu, bo Billie Eilish była nominowana, zdobyła Oscara, również występowała tego wieczoru na scenie, więc gdyby to była kreacja pod ten utwór, to byłoby to dla mnie zrozumiałe, ale brakuje mi, kurde, tego, żeby właśnie Billie Eilish przełamała, bo to jest kolejny raz, kiedy dostaje taką samą Billie Eilish, to jest kolejny raz, który to jest super przewidywalna rzecz w jej wydaniu i uważam, że stać ją na więcej i mogłaby pokazać po prostu znacznie swoją ciekawszą formę. Kolejna gwiazda to Florence Pugh w Belcore. I teraz ja mam tutaj takie love-hate, bo Florence Pugh ostatnio mnie w ogóle zachwyca na czerwonym dywanie i to jest jedna z tych gwiazd, które są dla mnie takie, że zaczęłam czekać na nią, żeby ona się pojawiła na czerwonym dywanie, bo jestem ciekawa, w co będzie ubrana. Ona jest właśnie obok Emmy Stone i obok kilku innych gwiazd, o których też Wam wspominałam w przypadku moich pozostałych filmów takich czerwonodywanowych, jest jedną właśnie z tych gwiazd, na które czekam. Mam pewien problem, słuchajcie, mam pewien dylemat, dlatego że ona przepięknie wygląda, znowu tutaj jej fryzura i ten blond, ona ma taką piękną platynę zrobioną, ona ma przepiękny kolor blond, który tak do niej pasuje nieziemsko i ona w ogóle w tej Dune też wyglądała tak, och, przefantastycznie w ogóle, no wiadomo, Duna jest przefantastyczna i wszyscy ci aktorzy tam chyba wzięli najpiękniejszych aktorów po prostu i wsadzili do jednego filmu plus najpiękniejsze kostiumy i już, bum, gotowy sukces filmu, proszę bardzo, nic więcej nie trzeba. Więc ona nawiązuje tym strojem z czerwonego dywanu do kostiumu, który nosiła, znaczy nawiązuje z jednej strony, z drugiej strony nie. Ja tutaj widzę raz, że ten kolor srebrny, dwa, trochę te elementy takie biżuteryjne, misterne, które również tam w tym swoim stroju dune'owym ona miała. No i wrócę jeszcze tutaj do jej wizażu. Są te włosy. Włosy przepięknie do niej pasują. Przepiękny ma makijaż. Wygląda posągowo, cudownie, absolutnie bez zarzutu. Po prostu żyleta. Wspaniały jest ten naszyjnik. On jest taki wężowy. Ja się jaram takimi elementami biżuterii bardzo. No i teraz sukienka. Gdybyśmy zostawili górę tej sukienki, która podoba mi się nieprawdopodobnie, bo ona jest znowu tutaj trochę jak taki element kostiumu baśniowego. Jest coś absolutnie przepięknego w tej górze sukienki, ale psuje mi
totalnie wszystko dół tej sukienki i jej buty. Ona ma takie buty na gigantycznej platformie. Jak stoi, to tego nie widać, ale jak idzie, to wyglądają jak buty tancerki go-go po prostu. I psują mi one koszmarnie odbiór całej tej sukienki. Ja rozumiem, że pewnie chodzi o to, że ta kreacja jest długa i ten tren się ciągnie i te buty ratują sytuację, bo mogłaby się jak Jennifer Lawrence wywalić po prostu. A tego nikt nie chce. No więc raz, że te buty, a dwa, ta sam ten dół sukienki. Ja jednak, podobnie jak u Charlize Theron, mówiłam, że to jest trudny materiał. Wszystkie te takie satynowe, jedwabne rzeczy, które są w kolorach metalicznych, które bardzo mocno odbijają światło, one są bardzo trudnymi materiałami i rzadko kiedy dla mnie one wyglądają ładnie i szlachetnie. Podobnie jest tutaj, w świetle, ja myślę, że ta sukienka na żywo mogła dużo lepiej wyglądać, niż kiedy pada na nią błysk reflektorów. Ona bardzo mocno świeci, jest przez to dla mnie coś takiego tandeciarskiego w tej sukience i efekt ten podbijają kryształy, które są w okolicy brzucha i które znowu sprawiają, że całe światło skupia się na tym miejscu na brzuchu i mamy wrażenie, że aktorka, która jest drobniutka, ma wystający brzuch. Nie ma nic złego w wystającym brzuchu, ale myślę, że aktorka ubierająca się na czerwony dywan nie ubiera się na czerwony dywan w taki sposób, żeby podkreślić wystający brzuch, jeśli go ma, bądź zaznaczyć wystający brzuch w sytuacji, kiedy go nie ma. Więc to jest mój zarzut w tym kierunku, ale tak oprócz tego, to jestem nią zachwycona. Lupita Nyong'o w Armani, w Giorgio Armani, to jest sukienka, która jest specjalnie dla niej, która została również specjalnie dla niej wykonana i to zostało już dla niej uszyta jakiś czas temu i to jest pierwsza okazja, kiedy Lupita tę sukienkę na siebie nakłada. Lupita również jest takim objawieniem czerwonodywanowym i zwykle, jeżeli ktoś się tymi kreacjami z czerwonego dywanu interesuje, to na jej kreację zwykle ludzie oczekują i ja myślę, że nie zawiodła, bo ona mi się w tej kreacji bardzo podoba. Tutaj znowu mamy motyw baskinki, tylko tym razem to jest baskinka z piór. I również dół tej sukienki jest z piór. Mi się to strasznie podoba. Przepiękny jest też ten kolor, bardzo jasny, błękitny. Ona to niesamowicie wygląda z jej karnacją. Absolutnie przewspaniale do niej kolor sukienki pasuje. No i można by powiedzieć, że dzieje się tutaj strasznie dużo, bo się i błyszczy, i przechodzi jakaś taka przezroczystość przez środek tej sukienki. I mamy te pióra w okolicy pasa, czyli tą baskinkę z piór. I są pióra na samym dole tej sukienki. Jest tutaj też trochę biżuterii, ale nie za dużo. Ale jest też biżuteria, nie zrezygnowała zupełnie. Makijaż również gdzieś tam nawiązuje do tego takiego srebrno-błękitnego odcienia sukienki, a tutaj ze sobą moim zdaniem wszystko gra. Ja jestem zachwycona, ona wygląda pięknie. Znowu jest tutaj motyw baskinki, której ja sama na sobie nie lubię, ale jak patrzę na przykład na nią, to myślę sobie, no tak się nosi baskinkę. Widziałam tutaj opinie bardzo niezgadzające się z moją, ale to jest moja opinia i ja przy niej zostanę i uważam, że wygląda pięknie. Dobra, teraz musimy też, bo jest zbyt słodko pierdząco, więc powiedzmy w końcu o czymś fatalnym i mamy tutaj Chrisa Hemswortha i Elsa Pataki. I ta, o ile Chris Hemsworth jest po prostu gość w jakimś tam czarnym smokingu bez krawata i bez niczego, wygląda tak po prostu, mógłby tak być wszędzie ubrany, whatever, tak ona wygląda, w sensie jej sukienka, bo ona nie. To jest piękna kobieta też, żeby tutaj to było absolutnie jasne, ale ta jej sukienka, no myślę, że ta piękna kobieta zasługuje na dużo piękniejszą sukienkę. Ta sukienka wygląda, ja wiem, ona zdecydowanie mogłaby zabrać buty od Florence Pugh, założyć do tej sukienki i mamy ten strój, o którym mówiłam właśnie a propos tańca na róże. No i jest coś takiego tandetnego w tej sukience. Jest ona taka powycinana i ten błysk i cały ten kształt i no nie podoba mi się. Nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba. Jedna z gorszych kreacji czerwonodywanowych tego wieczoru w mojej opinii. Jeszcze ten stanik jest tak uszyty, że widać tutaj przeszycia na miseczce. No boli mnie patrzenie na tę sukienkę. Ewa Longoria, tylko zahaczę o nią, dlatego że Ewa Longoria jest w bardzo klasycznej sukience, ale moim zdaniem wygląda naprawdę pięknie. To znaczy ta sukienka jest
idealnie do niej dopasowana, wygląda w niej jak milion dolców i przepiękny ma ten dekolt, super. Nudna, można by powiedzieć, że nudna sukienka, ale 100 razy wolę tę sukienkę niż tę właśnie, o której mówiłam przed chwilą, czyli tej Elzy Pataki. Chciałam przejść płynnie od tej sukienki Ewy Longori do kreacji również takiej nieco klasycznej, ale z pięknym dekoltem i na tym dekolcie cały twist tu się odgrywa i to jest jedna też z moich ulubionych kreacji z czerwonego dywanu z tego roku i to jest Sandra Hüller w sukience Schiaparelli. To jest również aktorka nominowana do Oscara. Wygląda przewspaniale. Ja widziałam czepiających się tutaj znawców różnych, którzy mówili o makijażu, o fryzurze tej aktorki, że ta sukienka zasługiwała na coś lepszego. Ja się tutaj nie zgodzę, bo uważam, że ta aktorka wygląda bardzo ładnie, bardzo klasycznie. Myślę, że jest w zgodzie z samą sobą. Nie ma na sobie dużo makijażu, wygląda bardzo naturalnie, bardzo świeżo i przepięknie to do tej sukienki moim zdaniem pasuje. Ta sukienka niczego więcej tutaj nie potrzebuje tak naprawdę, no. Więc super to wszystko pasuje i ja jestem na tak, na liście moich najgorzej ubranych. To mamy laureatkę Oscara za rolę drugoplanową, kobiecą. Divine Joy w Louis Vuitton i tu się dzieje absolutnie wszystko w tej sukience. To wyglądało tak, że mniej więcej oni się zapytali, czy chcesz, co byś chciała, a ona odpowiedziała tak. I oni postanowili wrzucić tu wszystko, bo są tu cekiny, jest tutaj jakaś dziwna przezroczystość, która kończy się też w takim niewiadomym miejscu. Ja jak patrzę na tę sukienkę, to mam wrażenie, że jej się podwinęło coś pod tą sukienką i sięga tylko do momentu gorsetu, a potem jakby jest zwinięte. Widzicie, jak idziecie czasami i macie na sobie na przykład zbyt obcisłą sukienkę, to ona tak się dźwiga podczas chodzenia. I ja nie sądzę, żeby tak było w tym przypadku, natomiast efekt, jaki otrzymujemy, daje takie wrażenie. Jest tutaj gigantyczny tren, jest tutaj no właśnie ten przeogromny cekinowy błysk, jest tutaj jest dekolt, który również nie do końca mi się wydaje, że jest dekoltem schlebiającym sylwetce Divine, bo ona ma bardzo duży dekolt, bardzo duży biust i myślę, że inaczej dobrany dekolt pięknie by podkreślił te jej kształty tutaj na górze, a tutaj dostaliśmy takie obciśnięte po prostu, obciśnięte cycki w cekiny. No i do tego te pufki cheerleadersko, nie wiem jakie, na ramionach nie podobają mi się i nie podoba mi się jej kolor blond włosów, który w błysku wygląda taki żółty, się wydaje, i wydaje się, jakby był z takim odrostem, ale takim niezamierzonym odrostem. Jakoś tak bardzo niedbale to wygląda. Dopiero kiedy oglądałam ją na zbliżeniach, na jakichś ruchomych, na filmach, nie na zdjęciach z błyskiem fleszy, to zauważyłam, że ona wcale nie ma takiego odrostu. Po prostu ten kolor wyjątkowo brzydko wygląda na tym czerwonym dywanie, w tym świetle reflektorów. To wygląda po prostu źle i idę już dalej. Andrea Riseborough i ona ma na sobie projekt Loewe i bardzo mi ta sukienka do Oscarów po prostu nie pasuje. I powiem wam, że w innej sytuacji uznałabym, że ta aktorka wygląda naprawdę bardzo ciekawie w tej sukience, ale nie pasuje mi na tę okazję, dlatego krótko, ale chciałam tutaj o tej sytuacji wspomnieć. Kolejna fatalna w mojej opinii kreacja z czerwonego dywanu to jest Molly Sims i tutaj znowu mamy Barbiecore, ale w połączeniu z tym vibe'em trochę stripteaserskim, czyli no coś tu poszło nie tak, jest to mocno kiczowate, ten róż, w ogóle wszystko co tu się dzieje, ta peleryna i ten taki łańcuch z cyckami na wierzchu, no wygląda to jakoś tak nieładnie, jak jakaś taka remiziarska kieca weselna, która próbuje przyćmić pannę młodą i zamiast ściągnęła welon z głowy i przyłożyła go sobie na ramiona i teraz jak taka super bohaterka idzie odbić pannie młodej jej imprezę. Kolejny, fatalnie ubrany, tym razem mężczyzna, zejdźmy trochę z tych kobiet, skupmy się na panach i tutaj chyba musiałabym powiedzieć, że królewską pałeczkę w swojej ręce trzyma, Dwayne Johnson. Co tu się dzieje, drodzy Państwo, co tu się dzieje, to jest straszne, to jest
król cygańskiego taboru po prostu w przebraniu z jakiegoś chyba musicalu. Jest to straszne. Raz, że ten garnitur, który on ma na sobie, błyszczy jak wiadomo co komu. No ten materiał, to wygląda mega tandyciarsko. Ta koszula, która jest pod spodem, która wygląda jak z jakiegoś właśnie Tysiąca i Jednej Nocy, ale nie. I no te gacie, wszystko jest takie wymiętolone na nim. Wygląda jakby się po prostu ktoś wyżygał mu to jego ubranie, powiedział, a teraz masz iść na Oscary w tym. I wygląda jakby to było za małe na niego. Jakby w ogóle ktoś to wyżygał, ale miał się w to ubrać ktoś inny, w sensie ktoś mniejszy od niego. I z jakiegoś powodu on to założył, po prostu. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Myślę, że Dwayne Johnson mimo wszystko zasługuje na to, żeby ubrać go trochę lepiej na czerwony dywan. Ja nie wiem, czy on spojrzał w lustro przed wyjściem, po prostu. Lecimy dalej i chciałam bardzo króciutko tutaj o Emily Blunt wspomnieć, dlatego że Emily Blunt również się dostało trochę za tę kreację, o Emily Blunt to jest też jedna z tych aktorek, na które ja bardzo wyczekuję na czerwonym dywanie. I ona ma na sobie, to nie jest podpisane, ale z tego co ja pamiętam, to jest chyba to Schiaparelli. I ja uważam, że Emily Blunt wygląda bardzo ładnie w tej sukience. Dzieje się tam coś dziwnego w okolicy. Chciałbym powiedzieć macicy. Jest tam taki wzór jakby majtki, tak jakby zaznaczone takie majtki. I to jest jedyna rzecz, która gdzieś w tej sukience jest taka, że się zastanawiam, czemu to jest tam w tym miejscu, ale ogólnie uważam, że ona wygląda w tej sukience po prostu ładnie. To nie jest absolutnie najlepsza kreacja Emily Blunt, w jakiej ją widziałam. Ona nawet nie jest w połowie tam gdzieś tych najlepszych jej kreacji, ale ona wygląda pięknie i jej włosy, jej cały wizaż wygląda pięknie, świeżo i wspaniale i uważam również, że ta sukienka tego wcale nie popsuła. Kolejna bardzo, bardzo źle ubrana osoba na czerwonym dywanie to jest Erika Alexander. Erika Alexander, nie mam pojęcia, co ona tutaj na siebie założyła, myślę, że tych rzeczy mogło być co najmniej 10, ale to jest wszystko, to jest po prostu również, to jest znowu historia pod tytułem co chcesz na siebie założyć, ona mówi po prostu tak i znowu to się dzieje, tylko o ja wiem, to jest jak macie Simsa i robicie mu takie losowe ubranie, że klikacie, że on się losowo ubiera, że nie wy mu dobieracie ciuchy i czasem tam się dzieją rzeczy dziwne, no to właśnie ona jest takim bardzo losowym Simsem, który założył na siebie różne rzeczy, z różnej kategorii, bardzo różnej kategorii i to jest straszne, to co się tam dzieje po prostu, straszna jest ta tiulowa rzecz w okolicy pasa, ta spódnica, bardzo źle dopasowana jest sama sukienka, jest tam tren, nie podobają mi się te buty, nie pasują mi do tego te rękawiczki z pierścieniem, to taka jest też trochę jakaś Barbie, ale jakaś taka z koszmaru, no. Mówiliśmy o najgorzej ubranych, więc to będzie mój numer jeden, już od razu wam zdradzę, że to będzie mój numer jeden, jeżeli chodzi o najlepiej ubranych mężczyzn i to jest Colman Domingo. I słuchajcie, on wygląda no przewspaniale, no. Przewspaniale, z góry na dół wygląda przewspaniale. I ta mucha z broszką, i cała ta marynarka, i krój spodni, i buty, które on ma na sobie, i biżuteria, zegarek, wszystko jest tutaj przemyślane i dopasowane. Bez wątpienia jest to najciekawiej i najlepiej ubrany mężczyzna na tegorocznej gali rozdania Oscarów. Wygląda naprawdę tak wow. I zauważyłam pewną powtarzalność, jeśli chodzi o męskie ubrania. Ja tutaj mało o nich mówię, dlatego że zwykle męskie ciuchy są po prostu nudne, ale zauważyłam pewien trend w tym roku na czerwonym dywanie, że mężczyźni w swoich marynarkach prawie wszyscy mają takie ozdobne broszki wpięte. Taką jak tutaj właśnie Coleman ma wpiętą w swoją muchę, na środku muchy, to widzę u większości mężczyzn, że w klapach mają. I praktycznie każdy facet jest z taką przypinką gdzieś w swojej marynarce. Ciekawa jestem właśnie, co to jest za trend. To znaczy, czy faktycznie jest to jakiś trend, czy to jest jakiś symbol czegoś? Nie wiem, może ja o czymś nie wiem, może ja coś przegapiłam. Gdybyście wiedzieli, to dajcie znać. Tu bym chciała jeszcze, jako parę świetnie ubraną, Gabrielle Union i Dwayne Wade.
przepięknie wyglądali i razem jako para, bardzo ładnie ich ubrania się uzupełniają i on również jest jednym z lepiej ubranych mężczyzn na tej gali i nawet nie przeszkadza mi jego biała góra z jego, nie wiem, czy to jest smoking, czy garnitur. Ja jestem bardzo kiepska w te sprawy, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, że jeżeli tutaj popełniam jakieś straszne faux pas. Również widać u niego broszkę w klapie i ona ma na sobie, to nie jest sukienka, słuchajcie, to jest sukienka, ta góra, krótka, a dół to jest spódnica, to jest połączenie sukienki i spódnicy i przepięknie do tego dobrana biżuteria i w ogóle cały jej look, włosy, makijaż i tak dalej, wszystko wygląda pięknie i oni razem do siebie świetnie pasują. Wyglądają absolutnie wspaniale na tym czerwonym dywanie. Eugene Lee Young, który wystąpił w... Właśnie nie wiem, czy to jest spódnica, czy to jest sukienka. Na pewno na górze mamy taką króciutką marynarkę, a dół tego to jest jakaś spódnica, sukienka, nie wiem, nie mam pojęcia. Wygląda to na pewno dosyć ciekawie. Wygląda to dosyć ciekawie i chciałam tutaj o tym wspomnieć. Nie jest to moja ulubiona kreacja, ale na pewno wyróżnia się wśród panów na czerwonym dywanie. Słuchajcie, jestem zdziwiona brakiem obecności Timothée Chalamet, nie wiem dlaczego go nie było. Tutaj się śmialiśmy z Jankiem, że może ta Kylie Jenner nie dostała zaproszenia na Oscary, dostała dopiero na imprezę po Oscarach i że może mu nie pozwoliła przyjść, więc nie przyszedł. Ale nie wiem, no po prostu nie wiem dlaczego go nie było. No dobra, słuchajcie, kończymy. Możliwe, że nie wspomniałam o jakiejś tutaj kreacji, o jakiejś gwieździe, która to wam się zaliczała do najlepiej, najmniej dobrze ubranych. Zawsze możecie mi o tym napisać w komentarzu. Gdybym ja miała wytypować najgorzej ubraną osobę, to byłby to chyba Dwayne Johnson. Było tutaj dużo źle ubranych osób, ale u niego chyba to wygniecenie, to taki brak dbałości o jakiekolwiek szczegóły w tym stroju spowodował, że wygląda on fatalnie, przefatalnie. Również mogłaby o tę pałeczkę fatalnie tutaj czerwono-dywanowej ubranej osoby walczyć Divine Joy w tym Louis Vuitton, ale myślę, że jednak Dwayne Johnson przebijają, no więc oni mogą jak króli królowa po prostu podbijać ten czerwony dywan w swoich strojach. O Boże, oni razem jako para, gdyby przyszli te dwa stroje, w sensie chodzi mi o te dwa stroje, bo oni razem jako para, to ja nie mam nic przeciwko, ale te kostiumy to już jest za dużo ciemnej strony mocy. Jak wspominałam, najlepiej ubranym mężczyzną byłby Coleman Domingo. Jeśli chodzi natomiast o kobiety, no to większość obstawiała Zendaya, a ja bym chyba postawiła tutaj na tą Emma Stone, ale ciężko, kurczę, bo kilka było tutaj takich kobiet, które wyglądały, a właśnie, ja nie powiedziałam o jednej przewspaniałej kreacji, właśnie nie ma jej tutaj. Carey Mulligan w przepięknej, absolutnie przepięknej sukni i ona wygląda przewspaniale i ta suknia, no ta suknia wygląda, ona wygląda jak postać z bajki, jest no nieziemsko w niej wygląda, nie dość, że jest super klasyczna ta sukienka, to do tego jest absolutnie bajeczna i cały jej look do tego również wygląda pięknie i myślę, że ona też jest tutaj dla mnie no wysoko, jeśli nie na pierwszym miejscu. Ciężko mi wśród tych kobiet wybierać, bo i ją bym dała, i Emma Stone, no i kilka jeszcze innych pań by pewnie tutaj trafiło, ale to już, słuchajcie, jest zbyt ciężka decyzja, aby ją podejmować na koniec. Z tego może wy mi pomożecie i w komentarzu mi napiszecie, którą z tych kobiet posadzilibyście na piedestał, jeśli chodzi o czerwony dywan w tym roku. Co wy sądzicie o kreacjach? Jak wam podobały się filmy nominowane i co sądzicie w ogóle o wygranych tegorocznych Oscarów, czy jesteście zaskoczeni, a może brak jest jakichkolwiek waszych zaskoczeń. Czekam na wasze komentarze, było mi bardzo miło dzisiaj do was o tym mówić i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!